26 godzin muzyki, z tego co pamiętam. Wszystkie utwory Chopina na jednej scenie. Szczególne wydarzenie muzyczne, chyba nie mające swojego odpowiednika. Pianista Mariusz Drzewicki. Organizuje się maratony filmowe, także myślę, że to jest pewnego rodzaju taki odpowiednik takiego maratonu filmowego. W tym anturażu trochę trudno rozkładać śpiwór. No, niemniej jednak przypuszczam, że mogą znaleźć się ci najbardziej wytrwali, którzy będą w stanie wysłuchać całości. Ile czasu bez strojenia ten instrument da radę być eksploatowany? Przewidziane są korekty w przerwach, korekty stroju fortepianu. Maciej Wota. Natomiast ja już przygotowuję ten instrument od jakiegoś czasu. Wczoraj był przygotowywany na próby, dzisiaj właśnie na cały maraton. Mam nadzieję, że nie jestem przekonany, że ten instrument spokojnie dotrwa w najlepszej kondycji do końca maratonu, aż do ostatniego koncertu. Niesamowita sprawa, że na jednej estradzie jest taka wielka kumulacja w zasadzie wszystkiego, bo i są wszystkie dzieła opusowane Chopina, są pianiści wszystkich generacji, różnych pokoleń, różnych szkół, różnych krajów. Wszyscy się jednoczymy w jednej wspaniałej sprawie. Paweł Wakarecy. Zdarzało mi się w życiu już grać w przeróżnych okolicznościach, o przeróżnych porach. Jako ciekawostkę powiem, że brałem już nawet udział w pewnym maratonie chopinowskim. W roku 2010 była taka impreza, gdzie w Domu Polonii na krakowskim przedmieściu wykonywano utwory Chopina pomiędzy dwiema datami urodzin Chopina. I to wydarzenie było dość pionierskie i transmitowane też na cały świat. I tam, będąc wówczas młodym pianistą przygotowującym się do konkursu chopinowskiego, zdecydowałem, że będę ogrywać się o ekstremalnych porach, żeby ćwiczyć właśnie swój repertuar w ekstremalnych warunkach. Ekstremalne pory to trzecia, czwarta? Tak, tak, ekstremalne warunki zresztą towarzyszą nam czasami w życiu koncertowym, bo wiele razy zdarza się latać po świecie i grać na totalnym jetlagu, także umiejętność skupienia się w warunkach biologicznie trudnych, fizjologicznie ekstremalnych, to jest rzecz przydatna. Z tego, co mi wiadomo, zasięgałem opinii najstarszych radiowców, tak długiej transmisji w historii polskiego radia jeszcze nie było, ale mam nadzieję, że zostaniesz z sukcesem dowieziona do końca. Marcin Gmys, dyrektor Polskiego Radia Chopin. 84 wykonawców, więc ogromne ryzyko, że ktoś nie dojedzie, ktoś się nagle rozchoruje. Przez ostatnie 2 tygodnie mieliśmy właściwie cały czas taką nerwową atmosferę, bo a to niestety COVID się pojawił, a to ktoś miał jakąś kontuzję ręki, więc trzeba było szybko szukać zastępstw. Finalnie się udało. Chopin nie napisał chyba tylu utworów, żeby wypełnić nimi te 20 parę godzin. Tak, cała muzyka Chopina zabiera do 20 godzin muzyki, a nasza transmisja trwa ponad 28. Skąd się to bierze? Właśnie stąd, że... Wszystkie utwory będą trochę wolniej grać. Nie, nie. Pomiędzy poszczególnymi opusami, czyli takimi wiązankami utworów, które Chopin połączył w pewne cykle, będziemy ze sceny opowiadać o tym, co się w danym momencie komponowania tych konkretnie utworów działo w życiu Chopina. Troszeczkę też je przybliżymy słuchaczom. Ale co więcej, nasz maraton składa się z 11 de facto osobnych koncertów. Pomiędzy koncertami musimy dostrajać instrumenty. Ale w tych 20-minutowych przerwach też będą emitowane bardzo ciekawe materiały, a to rozmowa z Jerzym Maksymiukiem, z profesorem Andrzejem Ratusińskim, z profesor Lidią Grychtołówną, nestorką polskiej pianistyki i w dalszym ciągu fenomenalnie grającą, więc mamy nadzieję, że wydarzenie będzie atrakcyjne. Od tego 6-latka, który wystąpi na samym początku, aż po tych artystów dojrzałych, którzy będą wszystko domykać i wszyscy będą zadowoleni. To jest nasz drugi wykonawca. Łapy, słoneczko. Chodź, kochanie, przypudrujemy, jak to się mówi, przypudrujemy nosek, dobrze? Zdejmij okularki. A co masz takie uszka czerwone? Coś zawsze tam? Takie mam. Tak, zawsze takie masz? Od grania. A, może to od grania. No właśnie. Troszkę ci ten uszko, wiesz, tak zgaszę. Dobra? I z drugiej strony poproszę. Mikołaj we wrześniu miał swój pierwszy półrecital chopinowski w pałacu w Otwocku.
czyli tam grał ponad 25 minut samego Chopina. No, dla mnie to jest naprawdę, w życiu by nie pomyślał, że ktoś taki może się urodzić, że to będzie mój syn. Więc jestem naprawdę przeszczęśliwy. Mówi tata 8-letniego Mikołaja Brzostowicza. Jest w drugiej klasie u pani profesor Jan Świtlik. Po 2-3 godzinach, jak się zajęcia kończą, to Mikołaj mówi, dlaczego już jest koniec, tak? A pani mówi, Mikołaj, przecież my tyle gramy. A Mikołaj mówi, jeszcze mało. Tam nie ma końca. Na ogół dzieci grają po swojemu, po dziecięcemu, tak jakie jest ich usposobienie. Natomiast Mikołaj tu jest dzieckiem, ale jak siada do fortepianu, nagle ktoś inny tam zaczyna grać, coś innego brzmi. I muszę powiedzieć, że tutaj moją rolą w tym przypadku jest nie przeszkadzać temu. Ale jednocześnie są ograniczenia co do formy, co do wysokości dźwięków, co do rytmów, prawda? I nad tym też pracujemy. Tempo jego nauki jest niewyobrażalne, ale to dlatego, że on naprawdę, to jest jego pasja, to jest jego miłość. No dobra, dziękuję ci kochanie bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Jak tata mi mówi, masz iść spać, to się zaczyna trochę problem zerwania się z pianina. Mi się w ogóle nie chce nigdy kończyć grać. Chcę w ogóle grać i nigdy nie ma końca z tym graniem moim. Nie stresuję się, czy mi wyjdzie, czy nie wyjdzie. Po prostu gram z zamkniętymi oczami i o niczym innym nie myślę. Od chyba mojego urodzenia tatuś mi puszczał utwory Fryderyka Chopina i inne dzieła kompozytorów, pianistów i to pokochałem. I tatuś w pandemii kupił mi elektryczne takie pianinko i zacząłem czytać nutki z takiej gry, która się nazywa Simple Piano. 15 sekund. Nie wiedziałam, że będę grał w takim wieku. Myślałam, że jak będę dorosły, to będę właśnie grał w jakimś maratonie chopinowskim. Jestem poruszony tym. Mikołaj zaczął grać w pandemii na instrumencie elektronicznym. Rok mija, półtora. Mikołaj tu się znajduje. Mamy właściwie dwie rocznice. Jedna jest oczywista, 104. rocznica odzyskania niepodległości. Maraton Chopinowski jest jednym z wydarzeń, może najbardziej spektakularnym w tym roku, tego świętowania, a drugim wydarzeniem skromniejszym, ale dla nas jako anteny, najmniejszej anteny Polskiego Radia, jest fakt, że dokładnie 11 listopada o godzinie 12 mija 5. rocznica rozpoczęcia nadawania sygnału przez Polski Radio Chopin. Ten moment ukraiński chciałbym szczególnie podkreślić, ponieważ nasze wydarzenie ma charakter charytatywny. Wszyscy muzycy występują bez wynagrodzenia, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, ponieważ maratonem chopinowskim rozpoczynamy akcję zbierania środków finansowych dla szkół muzycznych na Ukrainie, które przygarnęły dzieci z innych szkół muzycznych, które zostały albo zniszczone, albo znajdują się w tej chwili w strefie bezpośredniego zagrożenia ze strony armii rosyjskiej. Ta akcja potrwa do końca roku i będziemy o niej cały czas przypominać, przypominając też także najwspanialsze wydarzenia naszego maratonu. A pani, o której ma dzisiaj swój występ? Po 12 w nocy, także jeszcze sporo czasu mam. Grała pani kiedyś o 12? Sama dla siebie albo dla przyjaciół. Także dzisiaj zresztą też będą przyjaciele, także dla nich w sumie będę grała. Ale publicznie się jeszcze nie zdarzyło. Nie, na pewno nie. Mówi Marta Kuzi,
pianistka ze Lwowa. We Lwowie na szczęście te bomby, które spadały, nie były w tych miejscach związane z kulturą, edukacją, ale na wschodzie Ukrainy, tam gdzie bomby spadają codziennie, no to niestety sytuacja jest bardzo ciężka, bardzo trudna i faktycznie zniszczone szkoły moich przyjaciół. Oni nawet tam przyjeżdżali. Nie ma ścian, nie ma instrumentów, po prostu nie ma nic. Po prostu od zera muszą odbudowywać wszystko. I ja tutaj powiem, że cel, w ogóle każdy cel charytatywny jest ważny, ale w tym momencie to też chodzi o kulturę. I powiem panu, że jest jeden bardzo ważny szczegół, który do mnie przemówił właśnie na początku wojny. Fryderyk Chopin, mając lat 20, czyli w 1830 roku, musiał wyjechać z Polski. Dlaczego? Bo Rosja tu weszła. I to jest tak potworne i po prostu przez tyle lat powtórzone. Ponad 200 lat przeszło, a to jest znowu i Chopin nie chciał ewakuować się, tak? On chciał iść walczyć. Bardzo dobrze zresztą, że pojechał z Polski, bo mógł właśnie tworzyć i mamy tą całą spuściznę, którą mamy, ale to jest przez ból. Przez wielki ból, który zostaje w człowieku i on z tą traumą żyje całe swoje życie, tak? Ja myślę, że to by był bardzo interesujący przypadek dla psychoterapeutu, tak? Jak on w sumie przez twórczość terapeutuje sam siebie i przez to, że snuje tą polskość w klasycznej muzyce, wprowadza te tańce, tę muzykę ludową, korzenia swoje, to jest fantastyczne. I nawet jak tej ojczyzny nie ma, dokładnie. Ona istnieje w tej ona muzyce. Istnieje w muzyce. Bo cały czas my możemy wrócić, wy możecie wrócić, tak? Do tego źródła. Tym źródłem jest Chopin. I jak widzimy właśnie dzisiaj, tych 28 godzin, ta jego twórczość była bardzo różnorodna, tak? Kameralna muzyka, muzyka dla głosu i fortepianu, muzyka dla orkiestry, muzyka na fortepian solo, wiolonczela. Wszystko, co chcemy, tutaj mamy. Przyjaciele muzycy zostali na Ukrainie, czy wyjechali? W większości zostały na Ukrainie. Ja zostałam też na Ukrainie, bo uważam, że moje miejsce teraz jest tam. Tam ktoś też musi tą kulturę pilnować, bo jest bardzo, bardzo interesujący przypadek, że ludzie, którzy przyjeżdżają z bardzo ostrych terenów, oni wciąż potrzebują kultury. Oni wciąż chcą przychodzić na koncerty, no i ktoś musi dla nich te koncerty organizować i grać. I powiem panu, że też bardzo interesujące, że Chopin najlepiej przemawia do ludzi. To jest niebywale. My robimy w Filharmonii Lwowskiej takie koncerty bezpłatne, oczywiście dla osób przemieszczonych, dla osób, którzy właśnie przeżyli takie straszne różne rzeczy. Ktoś uśmiecha się, a ktoś płacze. I jak ty poradzisz z tym płaczem, nie? Przemawiamy do ludzi normalnie przez słowa, ale też przez muzykę i ja widzę, jak ludzie reagują na Chopina i to jest odzyw natychmiastowy. My możemy grać Brahmsa, my możemy grać ukraińską muzykę oczywiście, ale Chopin to zawsze jest takie odetchnienie. To jest cudowne. Zostałam takim mediatorem. Już mniej akcentu jest na to, jak ja to odczuwam, tylko po prostu chcę najbardziej wyczuć to, co chciał kompozytor i jak najbardziej przekazać to ludziom. Już nie ma stresu zresztą, naprawdę. Pozbyłam się tremy i stresu przy tym wszystkim, bo właśnie nie myślę o sobie w tym momencie. Myślę właśnie o muzyce, o tym, co ja przekażę innym ludziom. W moim przypadku to drugie takie wydarzenie. Dokładnie 12 lat temu współorganizowałem oraz wykonywałem w czasie maratonu chopinowskiego. To były najdłuższe urodziny. Koncert 171 godzin. Tyle to trwało, ponad tydzień. Świętowaliśmy okrągłą rocznicę urodzin Chopina. Od pierwszej oficjalnej do drugiej oficjalnej daty urodzin Chopina. Przemysław Lechowski. Grałem chyba o drugiej w nocy, o 5 rano, też o 19 za dwa razy. Chyba wszyscy daliśmy sobie wszystko po prostu wtedy i to była piękna inicjatywa.
ta inicjatywa, którą w tym momencie mamy, która się toczy, to jest jakiś nasz wkład, który możemy wnieść, żeby pomóc Ukraińcom. W pierwszym dniu wojny zrezygnowałem z mojej honorowej profesury, którą utrzymałem w Tomsku w Rosji, gdzie przez 12 lat współorganizowaliśmy konkurs Chopinowski z dużym powodzeniem, ale tutaj nie było absolutnie żadnego pola do dyskusji. Nie mamy żadnego wpływu na to, jak świat wokół nas wygląda. Stał się przerażający, więc no, my możemy chyba pięknem się odwdzięczyć. Jestem tutaj od wczoraj i nie widziałem żadnego pianisty z żoną. O! Więc jest tam niepojęte. Niepojęte. Wyjątkowo ze mną, dlatego że po prostu pomagam mężowi w takich codziennych czynnościach, żeby nie obciążał ręki przed operacją, dlatego garderobiana przyszła. Ale pamiętajmy, że żona była również częścią tego wąskiego grona pięcioosobowego, które wymyśliło najdłuższe urodziny i zrealizowało. Także nasza rodzina stanowiła 2/5 mózgu tej operacji. Czasami czy fryzura, czy poprawić krawat, czy paproszek na garniturze. No, rola. Artysta jest, żyje w swoim świecie. I trzeba mu pomagać, poruszać się w jego świecie, żeby jemu było łatwiej. No, i kiedy się wychodzi za takiego człowieka, to ma się tego świadomość? Nie, ale jesteśmy 20 lat razem, więc jakby nauczyłam się z tym żyć. Ja gaduła, muszę być cicho, dlatego że mąż cały czas wykonuje w głowie. Więc ja po prostu muszę wiedzieć, że powiedzmy dobę przed, nie ma dyskusji filozoficznych, nie ma rozważań historycznych, politycznych, żadnych ważnych tematów, które po prostu mogą absorbować niczego. Nie ma internetu, nie ma gazet, nie ma telewizji, jest tylko wyjście na scenę. Nokturny, które otworzyły nasz koncert, a za moment go zamkną, choć nie oddają pełni chopinowskiej twórczości, to pełniły one w pewnym sensie funkcję znaku rozpoznawczego, szczególnie dla niepolskiej publiczności. Pora więc na ostatnie nokturnowe opus, 62. Pierwszy H-dur i drugi E-dur. Wystąpi Przemysław Lechowski. Zapraszam. Niełatwa sprawa. Ostatnie tygodnie były bardzo trudne rzeczywiście. Musiałem sobie jakoś przedefiniować. Teraźniejszość, przyszłość. Zobaczymy. Przyszły tydzień wszystko zmieni. Oby na lepsze. To jest prawa ręka. To jest prawa dłoń. Ze 2 tygodnie temu miałem świadomość, że może to być mój ostatni koncert w życiu. W tym momencie, schodząc ze sceny, mam świadomość, że być może był to ostatni występ w najbliższym, szeroko rozumianym czasie. Więc pewnego rodzaju pożegnanie się ze sceną, ale też wykonanie utworu, które lubię i które cenię i chciałem sobie wysoko postawić poprzeczkę, żeby mieć satysfakcję z dzisiejszego występu. I taką mam. Ten, kto w ogóle kocha, to nie chce przestać. Dla mnie nigdy się to nie zmieni. Zawsze będę to kochał i to będzie moja pasja. Mi się w ogóle nie chce nigdy kończyć grać. Chcę w ogóle grać i nigdy nie ma końca. Z
tym graniem moim. I to jest maraton. Tak. Ten zawód, ten pomysł na siebie określił mnie na całe życie i określa dotąd. Zwykłem się przedstawiać w ten sposób. Mam 45 lat, z tego 41 gram na fortepianie. To też jest maraton. Oczywiście.